Słuchaj, jaki mamy sobie cel w życiu wyznaczyć? Może chciałbyś, żeby ci Ojciec Pio o tym powiedział. Ci Ojciec Pio nam o tym powie. Gdzie mamy dążyć? Do jakiego celu? Jest on w jednej sensie blisko nas, z drugiej strony jest nad nami. Co to jest? Gdzie my tam mamy dążyć? Co? 1 000 000 złotych zdobyć? 1 000 000 złotych i dobre, sobie zakupić dobre miejsce na cmentarzu, co? Nie, są rzeczy jeszcze ważniejsze, o to sobie się porozmawiamy. Sała Maria. Słuchajcie, nadzieja jest bardzo ważna w nas, bo ona daje nam takie chęć dalej iść. Czasem się mówi, trzeba mieć motywacja, tam nie wiem, dobra, można mieć motywację, ale nie wiem, tam trzeba mieć jakieś cele sobie wyznaczaj, nie wiem, żebyś tam miał, nie wiem, sobie postaw te, ja jakieś czytałem taki poradnik, ja ludzie, nie wiedziałem, że takie głupoty ludzie piszą, żeby sobie postawić taki ten obrazek z rana, mieć sobie w swoim pokoju obrazek i tak się patrzeć na niego 5 minut z rana, żeby patrzeć i to niech będzie, nie wiem, plaża, na której ty będziesz ze swoją rodziną, o i twoje dzieci będą. Jakie dziadostwo po prostu. Ludzie, to tak prawie jakby się modlić do tego obrazka. Słuchaj, modlimy się do Boga, to jest nasz cel i tam mamy dojść. Ale się właśnie tak mówi, pamiętajmy zawsze tu na ziemi, jesteśmy jak na polu bitwy, a dopiero w niebie otrzymamy koronę. I to jest nasza nadzieja. To pociągało ludzi do nieba. To pociągało Ojca Pio, żeby ciągnął siebie dalej. Ta nadzieja, że dojdzie do nieba. Diabeł go tak czasem bombardował, atakował, pisał raz do swojego kierownika duchowego, że mu prawie głowa pękała. Głowa mu pękała. Wow, to jest straszne. Ludzie, ja nie wiem, jak nie miałem. Ale widzisz, tak go diabeł bombardował. Nadzieję mu dawało niebo. I niebo jest piękne. Niebo jest piękne. Tam musimy dążyć. Tam musimy dojść. Tam będzie pokój. Tam będzie piękno. Tam będzie Bóg. Naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo, niech ono będzie obiektem naszych pragnień. A więc widzisz, to nam ma dodawać nadziei, tam dążymy. Nawet jeżeli ja tutaj coś cierpię, to Panie Boże, cierpię, akceptuję to, ciężko mi jest, ale to biorę, żeby inne dusze doszły też do nieba. Żebym ja tam dalej szedł. Widzisz, to jest ciekawe. To ma być naszym obiektem naszych pragnień. A więc to nie może być tylko tak, że my tam znamy coś, no dobra, znamy jakąś formułkę, jest niebo, czwarta, jedna z 4 rzeczy ostatecznych, rzeczy po śmierci. No i co? Ja tym żyję w ogóle? Myślę o tym, rozmyślam. Właśnie trzeba nad tym medytować, rozumieć, żeby to stało się częścią naszego serca, że tak powiem, życia. To też mocni wiarą z niezachwianą nadzieją, płomiennym uczuciem, dopóki jesteśmy w drodze, zamieszkajmy już teraz w niebie, by pewnego dnia, kiedy Bogu się to spodoba, móc stać się Jego prawdziwymi mieszkańcami. Musimy podziwiać niebo. Sobie wpisz przykładowo Fra Angelico. To był wielki święty, który malował piękne rzeczy o niebie. Piękne rzeczy malował po prostu. Fra Angelico. F-R-A Angelico. Piękne rzeczy malował. Właśnie niebo i pokazuje. Ja może sobie pokażę się w końcu obrazek jakiś na tym kanale, żeby był. Może wstawię. Ale widzisz, to jest piękne. Właśnie jak niebo jest piękne, jak jest spokojne, jaki tam jest spokój. Jaka jest radość, jaka jest taka prawdziwa radość. Nie taka pusta, jak ludzie jadą, nie wiem, gdzieś tam na koncert, taplają się w błocie, jak jakieś, nie wiem, po prostu dzikusy, gorzej niż zwierzęta po prostu. I wtedy myślą, że są radości. Nie. To nie chodzi o jakiś tam Woodstock, czy jakieś inne takie dziadostwo. To chodzi o prawdziwą radość. Radość, my widzicie, mamy w sobie właśnie, tak jak mamy różne potrzeby nasze. Jesteśmy głodni, możemy coś zjeść. Tak samo mamy szczęście, pragnienie szczęścia. I ty wiesz, i ja to już wiem. Na pewno ty też to przeżyłeś. Nic tu nie da takiego szczęścia na tej ziemi. Nic nie da. Co nie znaczy, że nie mamy teraz co mamy, tylko się konserwować. Dobra, nie, bo to mamy się konserwować na niebie, a też mamy przemieniać ten świat. Że on jak najbardziej odbijał to, jak był świat w raju. To jest piękne. Świat w raju był piękny, był uporządkowany. Człowiek tam nie cierpiał. Człowiek tam żył w ogromnej takiej miłości do Boga. Adam tam rozmawiał z Bogiem każdego dnia, sobie wyobraził, rozmawiać z Bogiem. Obcować z Nim, w ogromnej przyjaźni. Tak było. Tak było. Niestety no, utraciliśmy to przez naszego ojca Adama, ale możemy teraz walczyć. Powtarzam, niech nasza myśl będzie skierowana ku niebu, naszej prawdziwej ojczyźnie, której ziemia jest tylko lichym odbiciem. Ciekawe, ziemia jest odbiciem tego, ale lichym. Ale też są rzeczy w stworzeniu, które nam pomagają zobaczyć, jak jest pięknie w niebie. Tam mówi święty Bonaventura, że po stworzeniu jest drabiną, która prowadzi do Boga. Czemu? Bo możemy zobaczyć, odbijać rzeczy, które symbolizują wspaniałość Boga. Wyobraź sobie, Bóg jest wspanialszy, Bóg jest potężniejszy niż najwspanialsze góry na świecie. Bóg jest wiele więcej pełny majestatu niż lwy. Bóg jest o wiele bardziej taki dostojny, taki dumny niż orzeł. I to są rzeczy, które nam pomagają zrozumieć doskonałość Boga. I tam jest święty Bonaventura, jeden z największych świętych Kościoła. Widzisz? Niebo i możemy poznać i sobie wyobrazić, jaka będzie wspaniałość tego nieba. Co to tam będzie? Tam będzie Matka Boża. To widzisz. Słuchaj, ty możesz pomóc nam. Ty możesz pomóc, aby inni poznali Ojca Pio. Aby ten kanał dalej mógł funkcjonować, aby mógł dalej istnieć. Link jest w opisie, jak dołączyć do podopiecznych Ojca Pio. To ludzie, którzy wchodzą w aktywnie wspierają ten apostolat. Aktywnie umacniają innych w wierze i nadziei. Prowadzą innych drogami sprawiedliwości. Pomagają. I co masz? To jest pierwsza sprawa, co ja bym mógł zrobić sobie, nie wiem, z moim domem Borusikiem. Pomóc innym. Pomóż innym, żeby inni poznali Ojca Pio. Link jest w opisie. Podopieczni też otrzymują piękne rzeczy. Niektórzy nawet mogą otrzymać taką piękną figurkę Ojca Pio, jak jest tutaj przy Matce Bożej, albo taki chociażby obrazek poświęcony przez kapłana. Taki obrazek, gdzie Ojciec Pio nam przypomina, jak ratował swoje miasteczko podczas II wojny światowej. Od bomb. Żyjemy w trudnych czasach. Nie wiadomo, co to będzie zaraz. Nie wiadomo. Ale żyjmy nadzieją. Żyjmy nadzieją, że to wszystko zostanie, doprowadzi, ta historia będzie prowadziła nas do Boga. Ten świat odda w końcu wielką chwałę Bogu. Sama Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Lodato Gesù e Maria, oggi sempre.